Miny morskie, jakie są ich rodzaje? Czy dzisiaj mają w ogóle rację bytu? Jaka jest przyszłość min morskich? I przede wszystkim, jak wygląda ich użycie? Zapraszam na krótkie historie. Witam Was serdecznie. W tym krótkim materiale chciałbym opowiedzieć o minach morskich. Dlaczego są tak groźne? Dlaczego ludzie ciągle się ich obawiają, mimo tego, iż mamy całkiem niezłe możliwości ich wykrywania i niszczenia? Otóż miny morskie stosowano na przykład w wojnie krymskiej, czy też w wojnie secesyjnej, ale takim pierwszym bodźcem, może takim bardzo znaczącym wydarzeniem, było zatopienie rosyjskiego pancernika Pietropawłowsk podczas wojny rosyjsko-japońskiej. W pobliżu Port Arthur 13 kwietnia 1904 roku Pietropawłowsk wszedł na minę i to tak nieszczęśliwie, że zatonął razem z częścią załogi. Druga wojna światowa przyniosła bardzo duże urozmaicenie, bardzo dużo wynalazków i bardzo duże zróżnicowanie, jeżeli chodzi o miny morskie. Tutaj nasze morze, czyli Bałtyk, miało bardzo duże znaczenie, ponieważ do minowania nadają się bardzo akweny, które nie są zbyt głębokie. I morze właśnie jest, Morze Bałtyckie właśnie jest takim akwenem. Jeżeli mamy niezbyt głębokie wody, możemy stawiać pola minowe, możemy blokować minami jakieś cieśniny, innymi słowy paraliżować całą żeglugę przeciwnika stosunkowo tanim kosztem. No i właśnie, mina morska jest tania. Po prostu w stosunku do tego, co potrafi zrobić, jej wytworzenie jest bardzo tanie. Stawiać ją można zarówno z okrętów nawodnych, jak i podwodnych. I pamiętajmy, że rolą min morskich nie jest tylko zatapianie przeciwnika, ale na przykład paraliżowanie jego żeglugi handlowej, czy też zaopatrzeniowej w czasie wojny. Być może słyszeliście na przykład o minach dryfujących na Morzu Czarnym. No, toczy się tam wojna, wiadomo, i kilka zaledwie takich min potrafiło sparaliżować bardzo skutecznie żeglugę i zaangażować bardzo, bardzo duże siły do ich wykrycia i zniszczenia. Jeżeli już mowa o niszczeniu min, no to niezmiernie miło jest mi zakomunikować, że polska marynarka wojenna, no, jeżeli chodzi o środki wykrywania i niszczenia min, absolutnie nie ma czego się wstydzić. Właściwie jest to, można powiedzieć, jedyna gałąź polskiej marynarki wojennej, z której obecnie możemy być dumni, bo posiadamy całkiem niezłe jednostki do ich zwalczania. Ale tak jak mówiłem, Morze Bałtyckie tutaj rządzi się swoimi prawami, do tego mamy też interesy i coraz więcej zależy no, od żeglugi lub od dóbr, które po dnie morskim są przesyłane. Dobra to nie tylko energia elektryczna, ale także informacja, czyli chodzi o wszelkiego rodzaju sieci światłowodowe. Trzeba to chronić i minowanie takich odcinków może wpaść do głowy wiadomo komu. A jeżeli chodzi o sytuację na Morzu Czarnym, to oczywiście tam jest typowa spychologia, to znaczy miny, które przypadkiem zauważono u wybrzeży Rumunii, Bułgarii czy Turcji, no cóż, podobno zerwały się z holu. Ale właśnie, zacznijmy od rodzajów min. Ten rysunek przedstawia kilka rodzajów min. Pierwszy rodzaj to miny dryfujące. Są to miny najbardziej niewygodne. Zazwyczaj jak widzimy na filmie jakieś, no często się zdarza, jakieś wyspa, prawda, plaża, nagle morze wyrzuca minę na przykład, albo ta mina gdzieś sobie krąży. Słuchajcie, zazwyczaj są to miny, które się urwały z uwięzi, ponieważ miny dryfujące stosuje się niezwykle rzadko. Jest to broń obosieczna totalnie. I oczywiście można je stosować, jeżeli mamy dobrze rozpracowane pływy. Mniej więcej wiemy, gdzie ta mina się przemieści. Natomiast docelowo takich min się stosuje jak najmniej.
Chyba że chodzi o najnowsze miny, których już są albo spodziewamy się w przyszłości, będą to miny inteligentne, ale o tych to może w innym materiale. Natomiast mina dryfująca to właśnie to, co zazwyczaj widzimy, takie pokryte kolcami. Te kolce to oczywiście są zapalniki. Te zapalniki, nie wiem jak teraz, ale w czasie wojny były pokryte na przykład. Drugi rodzaj min to miny powierzchniowe. Te miny powierzchniowe również są rzadko stosowane, bo to jest to samo mniej więcej, co mina dryfująca. Czyli mina znajduje się pod powierzchnią wody, a nad powierzchnię wystaje tylko tak jakby pływak. Najczęściej stosowanymi minami są te, które widzicie tutaj pod trójką i czwórką. Są to miny kotwiczne. Mina kotwiczna, tutaj po omówieniu robiłem shorta, ale wyjaśnię jeszcze raz, jak wygląda stawianie takiej miny. Jest to bardzo ciekawa rzecz. Jak widzicie, jest tutaj zakotwiczenie jakieś i mina znajduje się w pewnej odległości od lustra wody. Również mina kotwiczna, tylko że raczej przeznaczona do blokowania czy też niszczenia okrętów podwodnych. Mamy też piątkę, to są tak zwane miny denne. Bardzo dużo rodzajów jest min dennych. Są one bardzo niebezpieczne i stosowane zazwyczaj były na płytkich wodach, aczkolwiek to się zmienia, bo tak jak mówię, miny inteligentne, po prostu technika, dzisiaj myśl technologiczna umożliwia stawianie ich w wodzie głębokiej i one po prostu czekają na ofiarę. Bardzo podobne są, powiedzmy, te szóstka i siódemka do piątki, z tym, że jak widzimy, mamy tutaj je zakotwiczone. To są miny, które już są wyposażone w torpedy. Torpedy, które odpalane są w kierunku, na przykład, tak jak tutaj mamy obrazek, przepływającego okrętu podwodnego. A tutaj już mamy sposób zastosowania miny właśnie kotwicznej. Ci, którzy śledzą moje shorty, to już znają ten rysunek, ale tutaj będę mógł lepiej omówić. Otóż jak to się dzieje, że mina zawsze znajduje się w pewnej odległości od lustra wody i ta odległość praktycznie zawsze może być stała. Moi drodzy, na tym schemacie jest wszystko pokazane. Ta mina składa się z, powiedzmy, tej miny właściwej, wózka oraz sondy i linki, na której jest zakotwiczona. To może być również łańcuch. Jedynka, mina jest umieszczana w wodzie, tutaj akurat jak widzimy z jednostki nawodnej. Co się dzieje? Pamiętajmy, że ta mina jest pływająca, czyli ona do pewnego momentu będzie ciągle widoczna. Co się dzieje? Dwójka, mina wpada do wody, trójka, rozwija się sonda. Jak widzicie, jest tutaj taki obciążnik, który, powiedzmy, ustala nam odległość, ale nie tą od dna, tylko od powierzchni. Innymi słowy, załoga, która ma za zadanie minować, ustawia właśnie w tym momencie, w jakiej odległości od lustra wody może ta mina się znaleźć. Zapytacie pewnie, no a dlaczego te odległości są różne, a czy nie można by było ustalić, że metr, po co załoga ma to ustalać? Otóż przede wszystkim nie wiemy, na jakie jednostki polujemy. Jednostki mają różne zanurzenie, więc możemy sobie wyregulować, że jeżeli nie interesują nas jednostki mniejsze, które mają, powiedzmy, zanurzenie, nie wiem, 2,5 metra, a interesują nas jednostki większe, które mają zanurzenie 4 metry, wtedy możemy ustawić, że mina ma być zawsze 3 metry od lustra wody. Oczywiście w miejscach, gdzie mamy bardzo mocne przypływy i odpływy, to jest, wiadomo, utrudnione, ale jednak ciągle spełnia swoje zadanie. Także pod czwóreczką widzimy, jak rozwija się tak naprawdę, zaraz wam pokażę taką minę, jak rozwija się nam ta kotwa, tak jakby, ta lina pomocnicza, ona się mini liną też czasami nazywa, może być to, tak jak mówiłem, łańcuch. Więc mina cały czas jest na powierzchni, a z wózka, ze szpuli właśnie się rozwija to. W pewnym momencie ta sonda dotyka dna morskiego i w tym momencie jest blokowane rozwijanie właśnie tej
liny, na której mina jest zakotwiczona. No i wózek, który tutaj widzicie, wciąga minę pod wodę dokładnie na taką głębokość, tak? Dokładnie na tyle. Także jeżeli w pewnym miejscu jest na przykład dno bardziej pofałdowane, to i tak możemy być pewni, że z dosyć dużą dokładnością postawimy to pole minowe. Oczywiście mina może być również przy dnie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy cieśninę. Wiemy, że okręt podwodny przeciwnika może się przedrzeć przez tą cieśninę, przez jakiś rów w dnie morskim. Wystarczy więc kilka min dosłownie tam rozmieścić i już mamy tą drogę zablokowaną. Bardzo tani sposób na utrudnienie przeciwnikowi życia. A tutaj już na konkretnym przykładzie, jeżeli ktoś nie mógł sobie tego wyobrazić, oto i mina morska, jaką znamy. Czasami nam się to kojarzy, że mina morska cała jest tymi zapalnikami pokryta, tak? Że to jest taka typowa kolczatka. Otóż nie. No, zazwyczaj te zapalniki są w górnej części miny. Po prostu. One są oczywiście odpowiednio zabezpieczone, załoga zabezpieczenia zdejmuje przed umieszczeniem miny w wodzie. Więc co my tutaj tak naprawdę mamy? Po pierwsze mamy wózek. Tutaj widzimy, to jest właśnie to obciążenie miny, tak, czyli to ląduje w wodzie również. I to ma za zadanie wciągnąć minę pod wodę. Tutaj widzimy ten odważnik, tak jakby sondy, który będzie najniżej i to on właśnie zasygnalizuje, kiedy ta lina kotwicząca ma się przestać rozwijać. A tutaj widzicie jeszcze jedno zdjęcie takiej miny, ale już bardzo dobrze, mimo tego, że jest trochę niewyraźne, widać bardzo dobrze właśnie bęben, na którym znajduje się lina. Tego typu miny oczywiście odchodzi się od nich w kierunku bardziej nowoczesnych, zresztą w czasie II wojny światowej. Tutaj, jak widzimy, w przypadku takich min z zapalnikami wystającymi musi dojść do kontaktu kadłuba okrętu czy też statku, jakiejś jednostki pływającej właśnie z tym zapalnikiem. Dąży się do tego, żeby miny były jak najbardziej autonomiczne. Znalazłem nawet opracowanie w internecie z przedstawieniem koncepcji, chociaż kto wie, czy już czegoś takiego nie ma. Miny automatycznej, działającej autonomicznie, działającej bardzo długo i potrafiącej się ładować, ponieważ do działania potrzebuje oczywiście energii elektrycznej, no i w końcu by się ona wyczerpała, więc koncepcja jest taka, żeby mina wynurzała się na przykład w jakichś określonych porach dnia, ładowała sobie akumulator i znów później się zanurzała. Musicie przyznać, że jest to dosyć interesująca koncepcja. A co do rzeczy, które już są stosowane, no to możemy na przykład zaprogramować miny, aby przepuszczały określone jednostki, a reagowały tylko na przykład na określony dźwięk wcześniej im podany konkretnej jednostki. Także to jest już takie trochę science fiction. Do tego miny oczywiście ewoluowały w stronę utrudnienia ich trałowania i utrudnienia ich rozbrajania. Także posiadają często zabezpieczenia, że jednostki, które chcą je rozbroić, są narażone na detonację. Co więcej, opracowane są miny denne, które uaktywniają się dopiero, jeżeli w ich pobliżu znajdzie się konkretna jednostka. To znaczy, nie mówię o nazwie okrętu, ale na przykład konkretny rodzaj fregaty czy konkretny rodzaj statku zaopatrzeniowego. Taka leżąca nad nie mina jest bardzo trudna do wykrycia i ona może uaktywnić się dopiero w momencie, kiedy zadecyduje, że tak powiem, że to jest najlepszy czas. W dzisiejszych czasach stosuje się miny już bardzo zaawansowane, ale te nawet bardzo prymitywne, tak jak pokazuje sytuacja na Morzu Czarnym, mogą bardzo zaszkodzić. Z takich ciekawostek może jeszcze powiem, iż Amerykanie mają minę Mark 67, która jest przeznaczona do stawiania z okrętów podwodnych, ale potrafi sama przemieścić się na konkretną
płytką wodę, gdzie na przykład nie chcą Amerykanie wpływać okrętem podwodnym, bo jest zbyt płytko, więc zaminowanie normalnie, skryte zaminowanie czegoś takiego byłoby bardzo trudne, a w przypadku tej miny jest oczywiście możliwe. Z głębokiej wody okręt może zaminować jakiś płytki akwen, gdzie znajdują się tory wodne, które chcemy zablokować. Dla naszego kraju niezwykle ważne jest, żeby utrzymywać zarówno okręty minujące, jak i rozminowujące, ponieważ wiemy, jak wygląda sytuacja obecnie na Bałtyku. Niby mówi się, że Bałtyk jest takim wewnętrznym jeziorem NATO, ale jednak pewna droga jest do zablokowania i w przypadku minowania to chyba zdajecie sobie sprawę, że wystarczy niewielkim kosztem utworzyć w odpowiednim miejscu kilka pól minowych, aby kompletnie zażegnać niebezpieczeństwo ze strony Rosji, gdyby się takie oczywiście pojawiło. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jest on tak jakby rozwinięciem shorta, którego zrobiłem i właściwie on traktował tylko i wyłącznie o stawianiu min kotwicznych. To tyle. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.